Witamy jeszcze raz. Witamy bardzo serdecznie razem z Krzysztofem z kanału Chris and Show. Cześć Krzysztofie. Witam cię Krzyśku, witam wszystkich. Dobrze zapamiętałem nazwę kanału po tylu miesiącach? Oczywiście, jak najbardziej. Chris and Show, tak. Również zapraszam na mój kanał wszystkich. Link w opisie. Dla tych, którzy nie pamiętają, bo Krzysztofa przez jakiś czas u mnie na kanale nie było, głównie ze względu na to, że wpadłem w wir pracoholizmu, że się tak wyrażę. Także to moja wina, że się tak wyrażę. No to Krzysztof jest Polakiem, który od wielu, wielu lat pracuje, mieszka, żyje w Wielkiej Brytanii i widzi, co się tam dzieje. A ponieważ, jak to się ładnie mówi, jeździ na aplikacji, to dużo wie, dużo słyszał, no bo to tak jak na taksówce, tak? Taksiarz zawsze wie, co się dzieje na mieście, prawda? No i między innymi o tym możecie sobie zobaczyć na kanale Krzysztofa, dlatego bardzo serdecznie zapraszam. A dzisiaj chciałbym Krzysztofa poprosić o zweryfikowanie pewnych informacji. Bo i teraz przedstawię, jaka jest wersja oficjalna informacji i zobaczymy, jak to jest w Wielkiej Brytanii. Przy czym, Krzysztofie, bardzo bym cię też prosił o odpowiedzenie, jak to jest informacje medialne u was. Bo ja na przykład zauważyłem, że już parę razy tak miałem, że na przykład dzwonię do kolegi, który jest w innym kraju i mu mówię: chłopie, jak wy się tam trzymacie, bo tutaj u nas mówią, że u was jest masakra. A z czym? No jak to z czym? Z wirusem u was jest masakra. Ale w sensie, że u nas? No tak, u nas tak mówią. A to my nic nie wiemy. I także to z mediami bywa różnie. Ja przypominam Indie, gdzie nam mówili o wartościach bezwzględnych, jakie tam były straszne zachorowania. Zapomnieli tylko przypomnieć, że Hindusów jest 1 miliard 400 milionów, a więc proporcjonalnie to w najgorszym punkcie tam było i tak 3 razy lepiej niż w Polsce. Co oczywiście nie zmienia faktu, że wirus jest groźny. Krzysiek go przechorował, więc tak, to jest tak. Też żywy dowód na to, że żaden z nas nie jest jakimś zaprzeczaczem. To, co teraz będziemy mówić, to jest konsensus naukowy, konsensus medyczny. Nikt z nas nie zaprzecza faktowi istnienia wirusa oraz, że on jest groźny, śny. No bo tam pamiętam, Krzysztofie, że to kiepsko było, jak żeś to złapał, nie? No, kiepsko, temperatura 40 stopni, przez 5 dni nie mogłem się praktycznie z łóżka ruszyć. Schudłem 6 kilo w przeciągu tej choroby, tyle mogę powiedzieć, nie? Także na początku wątpiłem, ale sam przyszedłem. Nie chcę się wgłębiać w szczegóły. No właśnie, tak. Ale przyszedłem i ciężko było. Co nie zmienia faktu, że media, jak to media. No i właśnie a propos tego, jak wygląda sytuacja w Wielkiej Brytanii według polskich mediów głównego nurtu. No to według polskich mediów głównego nurtu u was masakra jest. Napiera na was któraś już tam fala, nie jestem pewny która. Trzecia. Chyba trzecia, tak, bo wy jesteście opóźnieni o jedną falę, to musicie nadrobić. I do dupy jest. Nie dość, że z powrotem robią wam obostrzenia i generalnie szykujecie się do lockdownu, bo tak bardzo do dupy jest. A jak jest naprawdę? Właśnie teraz tak, chciałem zwrócić uwagę, że nie zawsze to wszystko, co widzimy i słyszymy w mediach, jest do końca prawdziwe. Nie tak, jak właśnie wcześniej powiedziałeś. Ja tutaj mogę powiedzieć od strony praktycznej, jak to wygląda, bo wiadomo, tutaj mieszkam już od ponad 15 lat, przebywam, wożę ludzi i tak dalej, także widzę, obserwuję, nie? Mhm. Sytuacja jest taka, że no rzeczywiście w Anglii, Anglia w tej chwili się zmaga z tym wariantem indyjskim, który jest uważany za w miarę groźny. Delta. I te zachorowania wzrastają. One wzrastają w miarę szybko z tego, co mówią w mediach. Śmiertelność jest na niskim pułapie. Oni twierdzą, że to dzięki temu, że ludzie po prostu się szczepią i tak dalej. Przyjęli preparat. Tak. Ale tu pozytywnie mówisz o preparacie, więc pozytywnie wolno na YouTubie. Tak. Dokładnie. Tak to wygląda. No de facto jest tak, że w Anglii ogólnie wszystko jest otwarte, znaczy wszystko, z wyłączeniem dyskotek, bo dyskoteki miały zostać otwarte, czyli te kluby nocne 21 czerwca, czyli no całkiem niedługo. Borys ogłosił, że no niestety to nie nastąpi. Zostało to przełożone o 4 tygodnie.
I przed 4 tygodniami będzie znowu tak zwany review robiony i będzie po prostu tutaj podsumowanie, ile jest tych case'ów, ile tego wszystkiego zachorowań jest. To głównie chodzi o to, on podsumowuje to tym, głównie rząd i tak dalej, premier i tutaj minister zdrowia, że chodzi o szczepienia, że te 4 tygodnie pozwolą na to, że więcej osób się po prostu zaszczepi, co w znacznym stopniu przyjmie ten preparat, w znacznym stopniu ograniczy to te zachorowania. Mhm. Aczkolwiek jest powiedziane, że to nie eliminuje i nie wyklucza to, że się po prostu nie zachoruje, tylko że po prostu niby łagodnie się będzie przechodziło tą chorobę. Tak to wygląda. Normalnie życie na co dzień, powiem tobie i wam szczerze, że no jest zupełnie inaczej niż było na początku, bo wszystko normalnie wróciło mniej więcej do normy. Tutaj na ulicach nie trzeba było nikt te maseczek na zewnątrz nosić. Wiem, że w Polsce było trzeba te maseczki nosić, chociaż tam nie wszyscy przestrzegali to, no ale trzeba, wiadomo, w pomieszczeniach. W pomieszczeniach obowiązuje właśnie nadal maseczki, ten social distance, żeby nie być za blisko siebie. No, w praktyce to jest zupełnie inaczej. Nie? To wiadomo, że jak się pójdzie do marketu, to tego nie widać, nie ma tak samo w niektórych pubach, w niektórych restauracjach. To jest ogólnie tylko tak bardziej w teorii. Nie? Normalnie ludzi jest wszędzie pełno, korki, pogoda jest od paru tygodni, w sumie od początku czerwca, bardzo ciepło jest w Anglii. Temperatury dzisiaj na przykład jest około 30 stopni, także naprawdę u nas 24. Ciepło, co powoduje, no to też ciepło właśnie, co powoduje to, że ludzie po prostu wychodzą na zewnątrz, grillują, teraz jeszcze piłka nożna i tak dalej, także piwkują, no i po prostu w miarę to wszystko wygląda normalnie, z tym, że na przykład jak się idzie gdzieś do jakiegoś pubu czy restauracji, to nie można odchodzić od stolika, nie, że trzeba po prostu przy stoliku siedzieć, są aplikacje, przez które się zamawia, albo ewentualnie podchodzi kelner czy kelnerka, która obsługuje i po prostu przynosi do stolika. Nie można się z tego stolika ruszać, jedynie jak chcesz iść do toalety, to wtedy można. Nie można się przemieszczać, nie można się mieszać, nie można chodzić do baru, podchodzić do lady. Ja mówię tutaj o restauracji czy o pubach i tak dalej. Wiadomo, że w sklepie no do lady się podchodzi, ale tak to wygląda. Głównie wszystko się odbywa na zasadzie online, czyli po prostu zamawianie przez internet, specjalne aplikacje, przez które się zamawia. Nawet służba zdrowia i wiele innych instytucji przeszło na właśnie taki mobilny, czyli wszystko przez telefon, nie? Aplikacje i tak dalej. Tak to wygląda, żeby niby nie było tego kontaktu między ludźmi, nie? Na co dzień rozmawiałem z różnymi osobami, także no jakoś to różnie ludzie przyjmują, aczkolwiek no, osoby, które posiadają kluby, które są właścicielami klubów nocnych, są wkurzeni, nie? No bo szykowali się do otwarcia tych klubów, bo to jest tak hop-siup, bo to trzeba oczywiście zorganizować wszystko, były rezerwacje, ludzi zatrudnić, a teraz nagle o 4 tygodnie, parę dni przed tymi zniesieniami restrykcjami po prostu mówią, że no nie będzie. Czyli przepraszam, że ci przerwę, przedłużyli wam te restrykcje do połowy lipca. Dobrze zrozumiałem? Do 19 lipca, do 19 lipca, tego się nie mylę, nie? Tego się nie mylę, tego pamiętam. Tak to wygląda, ale aczkolwiek to nie jest pewne, że tego 19 lipca trzeba zaznaczyć, otworzą, nie? Bo to jest przed tym, tak jak mówię, znowu będzie tak zwany ten meeting i zobaczę, ile zachorowań, ile case'ów, ile osób do rotacji przyjęło. A właśnie wbrew pozorom rośnie, no bo tutaj się mówi o takiej ilości osób, które przyjęło tą substancję, bo teraz niestety używać pewnych słów, bo to wiadomo jest jak jest. No i po prostu, no i wbrew pozorom zamiast to spadać, to rośnie, nie? Ale a słuchaj, a to nie jest tak, bo wiesz, ja się teraz zabawię trochę w adwokata diabła, a to nie jest trochę tak, że, bo wyście mieli strasznie drakońskie obostrzenia. Myśmy w Polsce aż takich strasznych nie mieli. Były. Tam, tak. Pamiętam z naszych poprzednich rozmów, że tam były problemy z przemieszczaniem się, de facto godzina policyjna, nie? To nie jest trochę tak, że was przeczołgali, wyście de facto mieli lockdown, ale taki hardkorowy i że jak was wypuścili, to jest trochę tak, że po prostu no, siedząc w domu ciężko się zarazić, naprawdę ciężko, a teraz żeście powychodzili, to chcecie się pobawić, dopóki was znowu nie zamkną i dlatego łapiecie różne infekcje, nie tylko tą, różne,
Bo wiesz, ja patrzę tak po sobie, nie, Krzysiek? Teraz nie chcę za dużo mędrkować, ale ja na przykład miałem paranoję. Koronki. Pewnie pamiętasz, bo my się już znaliśmy w tamtym czasie. Miałem paranoję, wyleczyłem się z niej, to jest fakt. Wyjaśniłem ludziom, rozliczyłem się, przeprosiłem. Natomiast no, miałem tę paranoję. Przez jakiś czas siedziałem w chacie, robiłem strasznie z dzisiejszego punktu widzenia głupie rzeczy, bo mnie przestraszono. No i pamiętam, co było, jak w końcu się z tej paranoi wyleczyłem. Od razu złapałem zatoki i nie zżyt gardła. No i miałem akurat tego farta, że udało mi się pójść do lekarza, a nie teleporada. No i ten lekarz do mnie: panie Krzysztofie, pan się przyzna, bo ja tam trochę oglądałem. Pan żeś siedział kołkiem w domu wiele tygodni, a potem jak ten pies spuszczony z łańcucha, poszedłeś pan na basen, na rower, do parku i tak dalej, no i żeś pan czapki nie nosił. To tak było. No, ale to tak jak ze wszystkim jest. Jak w młodości się dużo napojów przyjmowało, to można było dużo tych napojów przyjąć. A teraz jak sobie wypijesz, chłopie, 2-3 piwka, to od razu zlecisz na stół, bo jesteś praktycznie abstynentem. I tak jest ze wszystkim. Się zastanawiam właśnie, bo wiesz, chodzi o to, i tutaj znowu konsensus naukowy, konsensus medyczny, czy to nie jest trochę tak właśnie, że jest koincydencja, że teraz jest trochę więcej, bo wy robicie dużo więcej różnych rzeczy, których byście nie robili, gdyby was w domu nie trzymali. Oczywiście, oczywiście. To jest dokładnie, Krzyśku, tak jak powiedziałeś przed chwilą o tym przysłowiowym psie spuszczonym z łańcucha. Dam ci nawet przykład. To było tak, że jak był ten dzień, co w Anglii zaczynali otwierać te puby, restauracje po północy, tak? To wyobraź sobie, że były rezerwacje i otwierali już dokładnie te niektóre puby, restauracje po północy, co nigdy się nie otwiera restauracji po północy, no bo kto otwiera restauracje po północy, się zamyka wręcz, a nie otwiera, nie? A tutaj było tak, że otwierali i ludzie stali, to ja mówię głównie o Londyn, stali, czekali przed pubem, żeby się napić piwko minutę po północy, nie? U nas było tak samo z restauracjami, jak ogródki otwierali. Ludzie autentycznie stali przed knajpami i tam po północy otworzyli ogródki, można było wejść. Wiem, że pamiętam, że to śmieszne było dla mnie, bo akurat tak idę sobie na ulicy i tak tu grupka ludzi, tu grupka ludzi. Ja mieszkam w takiej dzielnicy, że jest dużo restauracji. Tu grupka ludzi, tu grupka, tu grupka. I się tak tłoczą. Autentycznie tłoczą, nie? No i tak podchodzę do jednej, tak wiesz, pierwsza grupka, druga grupka, trzecia grupka, w końcu podchodzę spytać, no bo wiesz, jak to człowiek urodzony w PRL-u, nie? Jak się tłoczą, to znaczy po coś się tłoczą, jak jest kolejka, to za czym kolejka ta stoi, no może darmo dają, to oczywiście sobie żartuję, nie? No ale taka wrodzona vlogerska ciekawość, panie, co się dzieje? Tak podchodzę do tego kolesia, tak pst, panie, co tu się dzieje, nie? Za 10 minut otworzą ogródek. W sensie do knajpy? Tak! O północy? Będziecie jeść? No tak! Aha, to ja już sobie pójdę. Bo ja grubas jestem, ale nawet ja po północy to już tak średnio jem. No tak było w Polsce. No właśnie to jest na tej zasadzie, że mało tego, że tutaj to w Anglii się chciało śmiać z tego, że to było takie jak takie święto narodowe prawie, jak taki bank holiday, że ludzie do pracy nie szli w ten dzień, brali sobie wolne przez to, że jest wielkie otwarcie i po prostu dzwonili, że oni w ten dzień do pracy nie pójdą, brali sobie holiday'a, urlop czy coś, żeby po prostu do pracy nie iść, bo jak to, o takim czasie otwierają, no to musimy świętować, musimy iść, tak nagły boom, że naprawdę ja pamiętam, ja wtedy pracowałem, woziłem ludzi i powiem, że normalnie non-stop, kurczę, w ogóle nie stawałem na moment, tylko jak po prostu musiałem, no to wiadomo, no to wyłączyłem i później dalej pracowałem, ale naprawdę był strasznie duży ruch i to się tak zaczęło, bo wiara, no ludzie siedzieli w domu przez taki okres długi czasu, no i no już mieli tego dosyć, nie, tego siedzenia w tym domu i tak dalej, wszystko pozamykane, także jak to ruszyło, naprawdę te puby, restauracje miały bardzo duży obrót, bardzo dużo ludzi, no i ceny poszły też w górę, nie? Prawie
w 90% w pubów i restauracji ceny poszły w górę, nie? Teraz sobie to odbijają. I powiem, że na przykład ludzie tam zostawiali niektórzy naprawdę fortunę, w cudzysłowie, w tych pubach, bo oni siedzieli w domu, na przykład wiele osób pracowało i pracuje zdalnie. I oni sobie mówią, no nigdzie nie byłem przez tyle czasu, to teraz mogę wydać nawet 200-300 funtów, nie? Także tam ludzie, no i tam niektórzy to na czworakach, nie? Wychodzili, nie? Bo było tak, że było przez aplikację. A wiadomo, że jak z aplikacją, no to trzeba czekać, nie? Bo przecież wiadomo, tyle osób jest, no to nie jest tak, że podejdziesz sobie do baru i co zamówisz, nie? Mm-hmm. I musi tam było czasami czekać dosyć długo. To zamiast zamawiać po jednym drinku, to zamawiali sobie po pięć, nie? I patrzą na godziny, o, jeszcze tylko została na przykład godzina, bo zaraz zamykają, a to jeszcze zamówię pięć i kurde, szybko, nie, na wyścigi i później ten. A Brytyjczycy to chyba tak legendarnie lubią łoić, nie? Tam w Krakowie, gdzie dużo przybywa, tak. To takie objęcie kosza na śmieci, takie rzeczy. Generalnie no, chleją nawet... wódę, aż im się film urwie, nie? W dużej części, nie wszyscy. Było filmików dużo na internecie o Anglikach, jak przyjeżdżali do Polski na urlop. Nawet w niektórych pubach były kartki. Mm-hmm. Wiem, że napisane, że nie przyjmujemy klientów z Anglii. No to... Bo po prostu widziałem, bo robili burdę, nie? Robili burdę. Trzeba, że nieraz tak jest, że jak jeżdżą, bo się czują po prostu hulaj dusza, piekła nie ma, nie? Jak to się mówi. Nie, ale nie wszyscy, tak jak mówisz, nie wszyscy, nie? Jest tam wiele tutaj osób, niektórzy naprawdę są na poziomie i tak dalej, także wiadomo, każdy tam zaszaleje, ale w ramach rozsądku i rozumu, nie? Dopóki nie niszczy i nie bije, to cóż, najwyżej złapie wilka. Ach, no. Kurde, znowu powiedzą, że ja do Konfederacji piję. Chodziło, że się przeziębi. No i teraz tak, i teraz odnośnie tego problemu z tą niby trzecią falą, która nadchodzi, niektórzy twierdzą, że ona już jest, to jest tak, że tutaj w Anglii na pierwszym miejscu ogólnie są sprawy kontraktowe i biznesowe. Ja tak się teraz w ten temat wgłębiłem, rozmawiałem z różnymi osobami, takimi, którzy tam coś więcej wiedzą. I to głównie chodzi o to, że Anglia, z reguły było tak, że w innych krajach było zakaz podróżowania, zakaz przemieszczania się między różnymi krajami. Czyli po prostu nie było ten. Tutaj, jeżeli chodzi o Indie, to wprowadzili dopiero 2-3 tygodnie po tym, jak stwierdzili, że jest ta nowa odmiana. Czyli czekali, bo tam chodziło o jakieś umowy handlowe. I po prostu było to przeciągnięte w czasie. I ludzie normalnie przyjeżdżały tutaj samoloty. Czekaj. Wiedzieli, że w Indiach już jest nowy wariant, i tak. Mieli to za przeproszeniem gdzieś, pozwolili tym ludziom wjechać, a dopiero jak już wpuścili ten wariant, to zaczęli robić obostrzenia? Dopiero po około 2-3 tygodniach, zgadza się, bo to słyszałem, że to podobno chodziło właśnie o jakieś umowy międzynarodowe, biznesowe, nie? I po prostu no, mieli jakieś tam dogadane, wiadomo, no... My tego nie wiemy, nie, ale tak rozmawiałem z ludźmi, to głównie chodziło właśnie o umowy biznesowe i dlatego to było przeciągnięte 2-3 tygodnie, że jak już to wybuchło, jak już to o tym było wiadomo, no to samoloty jeszcze latały i lądowały. I dlatego ludzie się po prostu, jakby to powiedzieć, mieszali. No i twierdzą, że to głównie przez to się tak stało, że w tej chwili mamy taką sytuację, jaką mamy, co rząd twierdzi, że no, tego nie można było uniknąć. No, tak, tu przepraszam, nie, tak... tu przerwę. Rząd polski też generalnie zachowuje się dziwnie i nieracjonalnie. Na pytanie dziennikarki, co rząd robi, żeby nie wpuścić, pan minister Adam Niedzielski, nazwany przez pewnego kandydata bardzo brzydko, choć zaświadczenia, że tak nie było, nie przedstawił, że co robią, żeby nie wpuścić? No, tutaj budujemy laboratoria, żeby monitorować, co u nas jest już. Ale Krzysztof, ja tak jeszcze chciałbym wrócić, bo ja tu widzę bardzo dużo podobieństw między Polską a Wielką Brytanią. A propos cen. Powiedziałeś, że ceny poszły bardzo w górę. Ja co prawda po knajpach nie chodzę, ale na wakacje się wybieram. No i ja swoje wakacje zarezerwowałem, znaczy swoje, mojej rodziny wakacje zarezerwowałem już jakiś czas temu. Przyznam się szczerze, trochę obawiając się, że właśnie może nastąpić to, co nastąpiło. No i żeśmy sobie zarezerwowali. No i wczoraj gadam z przyjacielem w tej samej miejscowości.
w tej samej miejscowości nadmorskiej. Fakt, że to jest taka duża miejscowość nadmorska, bardzo popularna. I on mi mówi tak: Krzysiek, jakiego ty kurde dobrą rzecz zrobiłeś, że żeś zarezerwował te wakacje wcześniej? Pytam go się, dlaczego? Słuchaj, na weekend jadę. Na zwykłe takie kwatery. Nie do jakiegoś wielkiego hotelu czy coś, tylko do takiej zwykłej kwatery. Krzysiek, nie ma. Już jest, już nie ma. Już nie ma, nie ma miejsc, kurde, nie ma co wziąć. A te ostatnie, które zostały, są tak pioruńsko drogie, bo oni wiedzą, że i tak sprzedadzą. Tak. I Krzysiek, tak. 500 zł za trzyosobowy pokój, bez wyżywienia, 500 zł za dobę. To ja po prostu taki facepalm, wiesz, no. I to nie to, że wiesz, jak zgrywam jakiegoś biedaka, że mi źle i tak dalej, ja zarezerwowałem wcześniej, natomiast no 500 zł, to kurde, naprawdę kogo da to stać? I ja się zastanawiam, czy to jest całkiem, czy to jest takie społecznie sprawiedliwe, bo z naszych podatków ci tak zwani przedsiębiorcy dostali kupę forsy, a teraz robią drożyznę i zdzierają, bo tak. Było im źle, bo nie mogli prowadzić biznesu. No nie mogli, ale dostawali pieniądze z naszych podatków. I my teraz za tą całą akcję zapłacimy dwa razy. Raz w podatkach dla nich, a drugi raz w paskarskich wręcz cenach. 500 zł za dobę? Czyli co, wakacje, do tego jeszcze ceny w knajpach, to już jest drugi kosmos. I za chwilę się okaże, że dla rodziny nad polskim morzem to jest 1000 zł dziennie. Czyli za dwa tygodnie to jest 14 tysięcy. Jeszcze raz. Było drogo, raz jeszcze drożej. Tak. Tak. I to, tak. To widzę, że to jest tak na całym świecie podobnie. Na całym świecie jest i to tak jak mówisz, że ludzie, niektórzy po prostu pracowali, ludzie byli na tym fellow, tak samo tutaj w Anglii, mieli normalnie płacenie rządowe, a po prostu niektórzy ludzie pracowali, firmy brały pieniądze, a mimo tego zarabiały też, nie? Bo nie wszystkie firmy były zamknięte, niektóre tam robiły na pół gwizdka czy coś, tak że to w miarę funkcjonowało. Teraz właśnie jest to, że są te restrykcje odnośnie podróżowania, tak, za granicę, na holiday i tak dalej, na wakacje. Widzimy przykład tutaj, taki przytoczę z Portugalią. Nie, Portugalia była tutaj w Anglii na zielonej liście, czyli można było do Portugalii sobie wjeżdżać, zielona lista i tak dalej. Elegancko, nie? Ludzie pobukowali sobie urlopy na Portugalii, nie? Po krótkim czasie, jakimś tam parę tygodni minęło, co? Rząd się zebrał, powiedział, nie, Portugalia będzie jednak na liście pomarańczowej, nie? I Amber. Zrobili na Amber jest i ludzie musieli bukować bilety z powrotem, które poszły w górę gdzieś nawet trzykrotnie, bo obowiązywałaby wtedy kwarantanna, nie? I tak zrobili. Teraz po prostu ludzie nie rezerwują, bo się boją. W ogóle dużo zostało pokancelowanych po tych holiday. No i ludzie spędzają te urlopy w kraju, tak samo jak w Polsce, nie? W Polsce tak samo. I ludzie wykorzystują to. Osoby, które mają domki, które mają przedsiębiorcy, którzy mają hotele i tak dalej, po prostu kasują podwójnie, potrójnie, poczwórnie, bo wiedzą, że tak i tak ludzie, tak jak ty mówisz, wiedzą, że przyjadą. Są spragnieni. Krzysiek, ale ja ci powiem po sobie, wiesz, żeby nie było, ja nie jestem jakiś burżuj, ale ja się zacharuję, a rodzina musi... wiesz, no nie może odczuć, że jest coś bardzo źle. No, nie chcę, żeby miała traumę pewna hipotetyczna osóbka, nie? I powiem ci tak, Krzysiek. Ja kiedyś, jeszcze dawno, dawno temu popełniłem taki vlog, że mnie nie stać na wakacje w Polsce, więc muszę się obijać po pięciogwiazdkowych hotelach za granicą. I to taki był taki tytuł trochę prowokujący, ale prawdziwy. Ja tam dokładnie pokazywałem wyliczenia, że za wakacje typu jakaś tam tapczan na prywatnej kwaterze plus stołowanie się w smażalni z przypalonym olejem, to na przykład w takiej Turcji, Tunezji, Egipcie, to pięciogwiazdkowy hotel all inclusive. Ja naprawdę przez wiele lat jeździłem tylko za granicę, bo miałem tanio i nawet nie, i luksusowo, a w Polsce to była taka trochę bieda, nie? Natomiast w tym roku nie pojadę za granicę z dwóch powodów. I mi się wydaje, że to są bardzo podobne powody jak tutaj. Po pierwsze, nieobliczalność rządu. Nieobliczalność rządu. I kurde, pojadę sobie na przykład, powiedzmy, do Hurgady. I nagle w połowie pobytu rząd mi powie, że
po przyjeździe muszę przejść 2 tygodnie kwarantanny i to nie w domu, tylko w izolatorium. A to kosztuje. Nie dość, że tak. Kosztuje, to jeszcze, kurde, to jest de facto więzienie medyczne, moim zdaniem. Tak, wy, zdaje się, mieliście w hotelach obowiązkowo, prawda? Tak, i to jest cena około 800 funtów. Tak, jeszcze tutaj ciekawostek powiem. To jest bardzo dużo. 800 funtów mniej więcej. No. Kwarantanna w hotelu, bo to musi być specjalny hotel. To nie jest taki, że sobie pójdziecie do hotelu normalnego. To specjalny hotel, oczywiście 800 funtów to jest cena kosmiczna, nie? Bo teraz sobie wyobraźmy, jak jest więcej osób, to są koszty naprawdę duże. Bo to są osoby, 800 funtów. Nie, że teraz sobie właśnie taki przykład miałem. Mam znajomą, co musiała polecieć do Polski, bo niestety no ktoś tam z rodziny odszedł. No i testy, nie? Mhm. Testy kosztowały w dwie strony ich jako rodzina 1000 funtów, nie? 1000 funtów test. I teraz załóżmy testy, jeszcze by doszedł hotel, 2000, to masz all inclusive w normalnym czasie jakieś, kurczę, wycieczkę w Hiszpanii czy gdzieś, nie? A tutaj to same koszty, nie? Dokładnie. I jeszcze musisz siedzieć w tym hotelu. A przecież w tym hotelu to nie jest tak, bo komuś się wydaje, o, siedzieć w hotelu, o, woźniak, ty już jest całkiem na głowę upadł, ty burżuju jeden, w hotelu ci się nie chce siedzieć. Jest zasadnicza różnica. Czy siedzisz w hotelu, korzystasz ze wszystkich atrakcji, basenik, siłownia, sauna, jedzonko, czy siedzisz w pokoju hotelowym, z którego nie wolno tobie wyjść. Tak, jak w więzieniu. Tak. Jak. I teraz wyobraź sobie, że przykładowo masz hipotetyczne dziecko. I teraz 2 tygodnie siedzisz w hotelu, zamknięty w pokoju z dzieckiem. Przecież to dziecko uświrknie tobie i będzie miało bardzo poważny różne wpływ na jego psychikę. Dlatego dużo ludzi nie... To jest pierwszy powód, dla którego nie pojechałem za granicę. A drugi powód... Bo ja jeszcze raz podkreślę, to co my tutaj mówimy jest zgodne z konsensusem naukowym i konsensusem medycznym. I koronka jest groźna. Krzysiek, zobaczcie na Krzyśka. Wysportowany młody facet. Jak wejdziecie na jego kanał, zobaczycie między innymi, że ćwiczy i tak dalej. A koronka nieźle go, powiedzmy, złobotała. Ja znowu jestem stary, gruby, zniszczony życiem, stresem wypalony. I nie mówię wam... A, nie przesadzaj. Dobra, jeszcze mam dziury w mózgu i się zacinam, nie? Natomiast jak ja złapię koronkę, to ja ją na pewno źle przejdę. Zresztą ja jestem przekonany, że przeszedłem koronkę w styczniu 2020. To było wtedy, gdzie... No, ja już testament napisałem. Mogę ci powiedzieć słowo na chwilę? Ja ci powiem, jest paradoks, bo zobacz. Ja na przykład, tak jak mówisz, no ja staram się prowadzić aktywny tryb życia, w miarę możliwości zdrowo się odżywiać, nie? Ja tą koronkę przechodziłem dosyć mocno, jakby nie było, no bo było ciężko, nie? Mam kumpla, który pali nałogowo, ponad paczka dziennie, nie? W ogóle zero zdrowego trybu życia, nie? Nic. Miał koronkę, bo miał zdiagnozowaną. I co? Nic mu nie było. Nic. Nawet temperatury, nic tego. Znam kumpla wujek, 46 lat. Gra w piłkę, na bramce stoi ogólnie, nie? Facet zdrowy i tak dalej, bo wiadomo, no w piłkę jak ktoś gra i tego, no to musi być fit, nie? Musi być ten. Niestety zmarło mu się, nie? I zobacz, jaki paradoks, nie? Tutaj osoba, która pali nałogowo, zero zdrowego trybu życia, a tutaj osoba, która normalnie de facto ćwiczy, uprawia sport, jest zero jakichś chorób i tak dalej i kaput, nie? Kurde. No, ale wiesz, ale tak wracając, nie? Dlaczego nie pojechałem? Drugi powód. Tak. No bo jakby mi się ta koronka przytrafiła w takim Egipcie czy tam Turcji, to uważam, że mogłoby być źle. Jak już chorować, to wolę w Polsce. I to są dwa powody, dla których nie siedzę w Polsce w te wakacje. Tak. I powiem wam tak, szczerze, uważam, że wydałem majątek na wakacje, ale ten majątek, który wydałem na wakacje, jest niczym przy tym, ile teraz ludzie muszą wydawać. I żeby nie było wątpliwości. Ja jestem naprawdę wolnościowcem, wolnorynkowcem i to prawdziwym wolnościowcem i prawdziwym wolnorynkowcem, a nie tak jak tam niektórzy tylko na pokaz, żeby im dać pieniądze na subwencje partyjne. Więc ja uważam, że jest podaż i popyt. Ja to rozumiem. Tylko tyle, że przecież myśmy nie mieli wolnego rynku. Przecież te firmy dostawały pieniądze za niepracowanie. Więc teraz czy jest to etyczne, że one dostawały pieniądze za niepracowanie, czyli socjalizm. Dotyczy to również tak zwanych wolnościowców. Najsłynniejszy wolnościowiec przecież też wziął pieniądze na firmę. A teraz się odkuwają. W sensie
To jest trochę tak jak z tymi subwencjami dla rolnictwa, dopłaty do rolnictwa. Zabiera nam się pieniądze, żeby dać rolnikom, żeby jedzenie było tańsze, a to jedzenie i tak jest strasznie drogie. Może warto by na przykład trochę inaczej pomyśleć. Może warto by na przykład, nie wiem, pomyśleć, że kurde, w sumie to się skrócił sezon. I tak oni zarobią swoje. Ale tutaj nie chcę za bardzo w to wchodzić. Sorry, że odejść się od tematu. Chciałem się ciebie spytać o kwestię segregacji. Bo w Polsce mamy segregację sanitarną i na razie tylko taką zaanonsowaną, na razie tylko. Generalnie już są QR-kody, już gdzieniegdzie się te ludzi skaduje, tam są te sprawdzanka, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie, bo jak masz QR-koda, to nie liczysz się do limitów. Na razie są to głównie limity imprez, spotkań, koncertów, ale również rodzinnych imprez. Są takie specjalne aplikacje, że wujek może przeskanować ciebie, czy aby na pewno jesteś dziabnięty. A jak to jest w Wielkiej Brytanii? Wy też macie segregację, czy nie? No, jak najbardziej, no, jak najbardziej. Znaczy, dzisiaj słuchałem radia, bo jak jeżdżę, to nie tylko dzisiaj, ale no, mam te radio włączone. No i mimo woli, czy nie chcę, czy chcę, zawsze jakieś informacje z tego radia wyciągnę, nie? Mhm. I mówili, że teraz tak, że osoby, które pracują w care home, czyli w tych domach opieki, gdzie są starsze osoby i tak dalej, prawdopodobnie będzie trzeba takie przepisy, że 16 tygodni będą miały na to, żeby się zaszczepić. Jeżeli się nie zaszczepią i że nie przyjmą substancji, to według prawa zostaną zwolnione. Mhm. Czyli po prostu tak. I to mówili oficjalnie w Radiu Heart, tutaj w Wielkiej Brytanii, że takie coś jest dyskutowane i to prawdopodobnie wejdzie. Okay. Oczywiście jest sytuacja, mówi się, są te aplikacje na telefonie, jest ten kod kreskowy, osoby, które przyjęły tą substancję, mają ten. A mają jakieś przywileje? Nie wiem, do knajpy więcej może ich wejść? Nie, najlepsze jest to, że nic, że osoby, które nawet jak podróżujesz i masz, przyjąłeś to, albo tego nie przyjąłeś, to na tych samych zasadach jest. To jest na tych samych zasadach absolutnie. Czyli to jest najbardziej paradoksalne i trochę takie, no śmieszne, nieśmieszne, nie? Że osoby, które to przyjęły, a tego nie przyjęły, no to są tak samo, nie? Ja wiem, po prostu nie ma segregacji. Nie ma, ale widzisz, ale tutaj się mówi, ja dzisiaj słuchałem w radiu o tym, że osoby już niektóre na niektórych stanowiskach będą musiały to przyjąć. Nawet teraz tak, w Polsce też słyszałem, że tak jest, nauczyciele, służba zdrowia, inne osoby po prostu. Ale u nas to jest tak, że u nas rząd cwaniakuje i zwala na pracodawców, czyli nie ma takiej ogólnej ustawy, że rząd mówi, wszyscy medycy muszą, tylko dyrektorzy szpitali każą. Wykorzystując fakt, że większość personelu jest na kontraktach, więc po prostu im nie przedłużą. Tak, na przykład rozmawiałem z paroma osobami, które pracują w szpitalach typu pielęgniarki, lekarze. No to się, no nie raz tak gadamy mimowolnie, czy przyjąłeś to, czy nie przyjąłeś i tak dalej. Większość osób przyjęło, wiadomo, tutaj w Anglii to jest duży odsetek tych osób, które przyjęło, ale niektórzy nie. No i się pytam tak, dlaczego, jeżeli możesz powiedzieć czemu, bo ja nie jestem przekonana, nie jestem pewna, mam ten wybór. Nie idźmy w tą stronę, nie idźmy w tą stronę. Wiem, ale oni się wtedy pytają, uzasadni to. No to ta osoba tam uzasadnia, dlatego to jak mówię, nie będę wchodził w ten temat. Mm-hmm, tak, jest... tak, nie wchodź. Ochrona kanału. Ja ogólnie wspomniałem, nie? Mm-hmm. Także tak to wygląda, nie? Także, ale jeszcze to jest tak, jak mówię, że jeszcze tej segregacji takiej nie widać, aczkolwiek mnie się bardzo często pytają klienci, czy już tą substancję przyjąłem, czy nie przyjąłem. Staram się jakoś tak nie wchodzić w ten temat, bo to, jak mówiliśmy, ten temat jest drażliwy i lepiej go nie poruszać. Jakoś tak wymijająco zawsze odpowiadam i tak dalej, bo to jest każdego dobrowolna sprawa. Tak. I tak dalej. Ja mam takie trochę déjà vu, nie? Bo to dostajesz pytanie, wziąłeś preparat czy nie wziąłeś? I nigdy nie wiadomo, jakiej odpowiedzi oczekuje ta druga osoba, bo społeczeństwo się podzieliło mniej więcej po połowie. I ja mam takie déjà vu z czasów mojej młodości, jakiej drużynie kibicujesz. I jak odpowiedziałeś nie takiej, to był wpierdziel, więc lepiej było od razu, że się tak wyrażę, wystartować, a co się pytasz, co cię to obchodzi, niż okazać uległość odpowiadając, a potem można było dostać wpierdziel, nie? Ale... Ja jako kierowca mam, że zachowywać się profesjonalnie, bo też na przykład
wiem, albo tak, to może wpłynąć to na mój rating, może wpłynąć na moją ocenę, może ktoś mnie zaraportować, bo coś tam sobie wymyśli. Zauważyłem, że teraz niestety ubolewam na tym, ale jest no większe chamstwo, nie? Po tym jak ludzie wyszli z tych domów, po tym lockdownie, naprawdę jest takie większe i ludzie czasami po prostu robią na złość. Robią na złość i miałem takie raporty, że na przykład ktoś tam mówił, że narkotyki brałem, ktoś tam mówił, że piłem, ktoś tam mi mówił, że coś tam oczywiście było, to była nieprawda, to było zweryfikowane później, no ale ludzie szukają igły w całym, bo tak. Po prostu no, mają zły dzień i oni próbują zrzucić tą całą winę tego swojego złego dnia na wszystkich obok siebie, tylko nie na siebie samego. I zauważyłem, że to tak po prostu jest bardziej zauważalne to teraz, nie? Dlatego staram się być profesjonalny, jakoś nie wchodzić w jakieś takie tematy drażliwe, bo nigdy nie wiadomo, kto jakie ma zdanie, jak myśli, ja mam swoje zdanie, ty masz swoje zdanie i wy macie też swoje zdanie, widzowie. Także po prostu no, każdy jest z nas dorosły i wie po prostu, co robi i tak dalej, nie? I nie można nikomu nic po prostu też narzucać, nie? Znaczy, tak wiesz, naprawdę. Mi się wydaje, że nie wiem, ja ostatnio jak idę po ulicy, to często się mnie pytają, panie Krzysztofie, czy pan już przechorował? A ja zawsze odpytuję, a czy pan już przechorował rzeżączkę? Jak to? Dlaczego pan mnie o to pyta? To moja prywatna sprawa. Panie, choroba no. To choroba. No. Ja akurat o tym, że w styczniu byłem bardzo chory, to powiedziałem, no bo musiałem powiedzieć, bo, znaczy styczeń 2020, bo tam przez 2 tygodnie prawie się filmy nie pojawiały, ja myślałem, że zezgoduję. Swoją drogą to było wtedy, gdy pewni wolnościowcy chcieli ode mnie kupić kanał na YouTubie za 5000, żebym miał na leczenie. Na szczęście miałem oszczędności i pokazałem im gest Lichockiej. Ich poziom nielubienia dla mnie wzrósł. Do mnie. Także to też ciekawe, nie? Ale generalnie to kurde, dopóki... Dobra, zostawmy ten temat, bo tak. Dożyliśmy do takich bardzo, bardzo niefajnych... ale co warto powiedzieć, kochani, bądźmy dla siebie mili, jesteśmy wszyscy poddenerwowani, bo żyjemy w stresie. Stres tak. Powoduje poddenerwowanie powoduje agresję, a agresja powoduje agresję. Więc się będziemy... Tak. Nawzajem stresować, ludzie, po co to? Skutać między sobą, tak, i to wiadomo. Porozmawiajmy o tym, co nas łączy. Na przykład, że reprezentacja Polski w piłce nożnej to tak średnio orły. Średnio. Chociaż to też podobno dzieli. To może porozmawiajmy. Aż głupio czasami, jak się Anglicy pytają, jak tam Polska? Trochę tak. Mogło być lepiej. Ja nie, wiesz, nie to, żebym był jakimś znawcą piłki, ale nie pamiętam, żeby bramkarz Samobuja strzelił. No, niektórzy się śmieją, że musieliśmy grać podwójnie, żeby strzelać bramki i przeciwnikom, i sobie. I wezmą dwie pensje. Oczywiście to był żarcik kosmonauci. Krzysiu, bardzo serdecznie Ci dziękuję za poświęcony czas. W zdrowiu żyj. A, jeszcze jedno chciałem spytać. Ty zrobiłeś sobie potem test na przeciwciała? Jeszcze nie zrobiłem z tego względu, że nie musiałem. Jak będę w zeszłym roku nie byłem w Polsce, miałem jechać, tam nawet znajomy się hajtał, ale po prostu mi zostało to przełożone, z wiadomych względów nie pojechałem. W tym roku myślę tak koniec lipca, początek sierpnia, ale wszystko zależy jeszcze jak restrykcje będą wyglądały i wtedy będzie tak, że niby jak się zrobi ten test na te przeciwciała, to wtedy to zwalnia właśnie w Polsce, czy gdzieś właśnie z tych jakichś tam kwarantan. W Polsce nie zwalnia. W Polsce nie. I to jest pełna dyskryminacja, Krzysiek. To jest w ogóle jakaś masakra. Bo ja nie będę ukrywał. Ja sobie zrobiłem testy na przeciwciała i mam od dłuższego czasu przeciwciała. Takie długoterminowe, bo są krótkoterminowe, długoterminowe. I to się robi samemu, czy to się gdzieś idzie? Bo to się robi można zrobić samemu, można gdzieś pójść. Ponieważ ja jestem taki dość paranoiczny, to ja sobie najpierw zrobiłem samemu, a potem poszedłem do dwóch laboratoriów, żeby mi zrobiły. No i jak wyszło, że dwa laboratoria i ja samemu to samo, to stwierdziłem, że chyba nie ma pomyłki. I powiem Ci, że polecam, bo poczułem się bezpieczniej. Przy czym ja mogę sobie to wsadzić w dupę, za przeproszeniem, bo polski rząd, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej, w ogóle tego nie uznaje, ma to gdzieś. I teraz zobacz, jaka jest ciekawa rzecz. Bo niektórzy ludzie mieli wyniki testu fałszywie pozytywne. Czyli ktoś był zdrowy, ale wyszło, że jest chory, przesiedział niepotrzebnie 10 dni na kwarantannie, czy tam w izolacji,
I on ma wbite w papier, że jest ozdrowieńcem. Mimo, że nigdy nie chorował, nie ma przeciwciał. Ja, ponieważ nie wiem, kiedy w ogóle to przeszedłem, może nie przeszedłem, może tylko się otarłem, a mój system immunologiczny zareagował tym, dobra, woźniak, kurde, musisz żyć i politykom patrzeć na ręce. Oczywiście śmieszkuję. I zareagował... Ja nie mam statusu ozdrowieńca, mimo że jestem odporny, bo mam przeciwciała, nie? Ale sorry, że się powiedział słowo, ale patrz, jak mam przeciwciała, to logicznie myśląc, idąc tym tokiem myślenia, to powinieneś przechodzić to już, tak? Bo skąd te przeciwciała się... No więc właśnie. Ale w Polsce to nie ma znaczenia, bo i tak generalnie ozdrowieńcy w ogóle nie mają żadnych... są traktowani generalnie jak każdy inny i w ogóle. Nie wiem, powiem ci tak. Ja ostatni raz poważnie chory byłem w styczniu 2020 roku. Więc albo mam te przeciwciała półtora roku, albo przechodziłem to bardzo skąpoobjawowo. Nie wiem, bo te testy na przeciwciała, te z krwi, nie? To pojawiły się jakoś tak w dostępie normalnym, tak jakoś pod koniec zeszłego roku dopiero. Więc nie wiem, kiedy to było, ale tak czy siak zawsze jest to dobra wiadomość. Zwłaszcza tak dla ludzkości, zwłaszcza gdyby się okazało, że te przeciwciała utrzymują się półtora roku. To by była dobra wiadomość. Ja podobno słyszałem, że 6 miesięcy właśnie. Kurde, no nie właśnie. Jestem pewien, jak to jest. Są różne badania. Tutaj to nie wchodźmy. Są różne badania. Różne badania. Ja szczerze, nie wiem. W ogóle muszę sobie zbadać się na różne przeciwciała, bo mi się tak spodobało, że się tak wyrażę. To nawet nie jest takie drogie. 150 zł tych. I zrobić sobie tak generalnie badania na przeciwciała. Na co ja mam przeciwciała? No dobrze ten, nie? Dobrze takie coś zrobić, pewno. No, bo ja na przykład, i zobaczcie, zaraz antyszczepionkowcy się do mnie przyczepią, ale jestem uczciwy. Ja na przykład swego czasu sporo zabuliłem, żeby się zaszczepić na żółtaczkę. Bo ja się bardzo... A to nie jest... Za moich czasów jeszcze trzeba było bulić. I się zaszczepiłem, to już było dawno. I tak bym sobie teraz oznaczył poziom przeciwciał, sprawdzić, czy jeszcze jest odporny na żółtaczkę, bo wbrew pozorom, moi kochani, ale żółtaczka jest bardziej, jest cholernie zaraźliwa i cholernie niebezpieczna. No jest, o tak. A podobno ostatnio wraca. I tyle, Krzysztof, bardzo serdecznie to dziękuję. Link do kanału Krzysztofa w opisie. Pozdrawiam. Również dziękuję, pozdrawiam i zapraszam na kanał. Tak, bo tam niedługo będzie film ze mną na kanale Krzysztofa też. Hej!